tego wiedzieć, bo wystawa wtedy jeszcze nie funkcjonowała, nie istniała, była dopiero tworzona, to on mnie się pyta, dlaczego ja rzucam oskarżenia. Bo ja widzę tutaj prostą. Nie, bo jaki zbieżność. Pan ma dowód na tą zbieżność, na to, że pana, to są zmiany, że to jest. Przecież jeżeli pana by podali do sądu, to pan polegnie w tej sprawie. A nie polegnę, to bardzo proszę, niech mnie podawają do sądu. A pan ma zamiar podać się dyrekcję do sądu ze zmiany na wystawie stałej muzeum? Tak, zapowiadamy pozew. Twórcy wystawy przygotują pozew, więc z pewnością spotkamy się w sądzie. Jeżeli ktoś nie widzi tego prostego ciągu zdarzeń od wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego do realizacji przez pana Nawrockiego i profesora Berenta, no to chyba jest ślepy. Zbieżność, ciąg jest tutaj oczywisty. I ta zmiana ostatniego filmu, który żegna jakby zwiedzających muzeum na film Niezwyciężeni IPN-u, też się panu nie podoba? Proszę panią, nie podoba mi się, dlatego że tłumaczę to już od kilku minut. Wystawa przygotowana przez Lipę Machcewicza jest pewną spójną całością. Została wymyślona od początku do końca, a gdyby obecna dyrekcja chciała cokolwiek zmieniać, powinna najpierw pytać o to autorów, bo taka jest zasada dobrego obyczaju i tak funkcjonuje prawo. Wystawa jest utworem. Jest chroniona w myśl ustawy o prawie autorskim. Dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie mam. Kancelaria z waszymi twórcami wystawy. Na razie tego nie. A ta zmiana. Kiedy tego pozwu można się spodziewać? Tak, chociaż w przybliżeniu nie wiem. Państwo, nie wiem, musimy się spotkać. Nie, no to będzie szybsza sprawa. Oczywiście. To byłoby wygrywała, miała być ta pierwsza fala zmiana. Czekamy na to, co się znalazło. Wiemy o filmie, tak? Jest zmieniony film, tylko zobaczymy, co dalej. Jest zmieniona też tablica, która upamiętnia to osiedle, tutaj ten rejon, na której było napisane, że sponsorem jest Komitet Obrony Demokracji. To na pewno zostało zmienione. Dzisiaj nam opowiadał, pokazywał pan. To jakiś nonsens. Nigdy nie było. Pan dyrektor mówił o tym właśnie. Pan dyrektor mówił o tym. I na wystawie związany z Komitetem Obrony Demokracji. Dokładnie. Proszę państwa, to jest sprawa zupełnie, jest to sprawa stara i rzeczywiście pierwszym elementem, który jeszcze w czerwcu został usunięty przez pana dyrektora Nawrockiego, był taki zapis na ekranie multimedialnym o tym, że w naszym sporze z ministrem kultury, że w nasz spór z ministrem kultury zaangażowały się setki historyków polskich, zagranicznych, ale również mieszkańcy Gdańska i przychodzili tutaj pod muzeum, broniąc niezależności naszej instytucji. Ale to nie tylko był KOD. Oczywiście również działacze KOD-u przychodzili, obywatele RP, ale również ci, którzy z KOD-em i z tymi organizacjami nie mają nic. Ale na tablicy wymieniony był tylko KOD, nie było żadnych innych mieszkańców. Było kilka zdjęć i był jeden z transparentów rzeczywiście z napisem KOD. To było potrzebne? Tak, to było potrzebne, dlatego że myśmy na tym fragmencie wystawy opowiadali o historii tego miejsca. Wiadrownia też była wspomniana, o którą walczyliśmy? Wiadrownia, zna pan doskonale, że jest wystawa o wiadrowni, więc wiadrownia ma swoją opowiedzianą historię i ona nie została zmieniona. No ale ta opowieść, która była wcześniej, czyli walka o plac tak zwany, już pamiętam jak pan, jak żeśmy rozmawiali na temat placu wiadrowni. Nie, dlatego że to był to mały zupełnie incydent. Również mały, tak samo jak i kot, także no. No niestety, ja mam troszkę inne zdanie. A czy wiadomo może coś panu na temat właśnie jakichś demonstracji, które Komitet Obrony Demokracji ma zamiar przeprowadzić pod muzeum właśnie ze względu na zmian? Dziękuję panu bardzo. Do połowy grudnia mają być wprowadzone zmiany, to dopiero w połowie grudnia, czyli po wszystkich tych pierwszych zmianach? To kiedy można pana dzwonić? Nie wiem. Miesiąc, dwa? Nie wiem, no pozwólcie państwo, że skonsultujemy się z prawnikami i tyle. No, na razie. A jeżeli to będzie pozwolone, to z jakiego zakresu będzie przepozę? Znaczy, że z prawa autorskiego? Naruszenie prawa autorskiego. A to nie jest tak, że skoro dyrekcja była zatrudniona przez państwo, to jakby dzieło, które zostało stworzone przez dyrekcję. Prawa jest autorskie są niezbywalne, osobiste prawa są niezbywalne. Nie rusimy sobie tutaj nic do kwestii finansowych i
Mhm. To zostało rozliczone, byliśmy pracownikami, w ramach naszych etatów pracowaliśmy. Natomiast prawa autorskie, tak jak do Państwa materiału, filmu, książki, są niezbywalne i z tym nowa dyrekcja będzie się musiała zmierzyć. Dziękujemy bardzo.